Ała! Jejku, co się dzieje? Ojej, boli mnie w klatce piersiowej. Czuję się okropnie. Chyba będę chory. Och, tak nagle? To brzmi poważnie. Połóż się na kanapie. Strasznie się pocę. Może to serce? Dzwonię po pogotowie. Małgosia miała podobne objawy i okazało się, że to atak serca. Dzień dobry, tu Elżbieta Overbeck. Proszę szybko przysłać karetkę. Mój mąż ma bóle w klatce piersiowej. Bardzo źle się czuje. Oczywiście, już wysyłam karetkę. A teraz dzieci idą do przedszkola. No tak, ale trzeba je najpierw ubrać. Michał Hauser. Cześć Michał, dziadek jest w szpitalu. O, to straszne, co się stało? O nie, to brzmi bardzo poważnie. Tak, tak. A co robią teraz? Co się stało? Dobrze, zaraz tam będziemy. Twój tata miał atak serca. Ma teraz operację. Co? Atak serca? O nie, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Lepiej jedźmy do szpitala. Mamo, mamo, co to jest atak serca? Atak serca jest wtedy, gdy do serca dopływa za mało krwi, bo naczynia krwionośne są za wąskie. Czy to jest niebezpieczne? O tak. Jesteście gotowe? Tak. Chodźmy więc. Cześć! Babcia! Witam, widzę, że przyszliście wszyscy. Jakieś wieści? O nie, już od godziny trwa operacja. Dzień dobry. Cześć! Cześć, cześć Marcin. Przyszliśmy tak szybko, jak się udało. Dzięki. Niestety teraz możemy tylko czekać. Przynajmniej Elżbieta nie musi tu czekać sama. Proszę, Gazik. Do przedszkola znowu. Tak. Ojej, operacja trwa już tak długo. Mamo, nudzę się. Poszukajmy pokoju zabaw. Aniu, Lenko, idziecie z nami? O, tak! To jest chyba pokój zabaw. Wow, super! Konik bujany. Aniu, zobacz, jaki fajny domek dla lalek. Ciuch, 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 ciuch. Zobacz z tyłu, Aniu. Ekstra, teraz ja chcę tu włożyć laleczkę. Dzień dobry. Czy to rodzina pana Overbecka? Tak. Musieliśmy wszczepić pacjentowi 3 stenty. Wyzdrowieje, choć zajmie to nieco czasu. Na szczęście szybko zareagowaliście. Całe szczęście. Możemy go zobaczyć? Przeniesiemy go na oddział intensywnej terapii. Tam będzie można go zobaczyć. O tak, naprawdę świetny. Chodźmy zobaczyć się z dziadkiem. Witaj, kochanie. Jak się czujesz? Tak się o ciebie martwiłam. Czuję się strasznie słabo. Jestem wyczerpany. Dziadziuś! Co to? Przyszliście wszyscy? Tak! Oczywiście. To dla nas wielka ulga, że operacja się udała. Tak się cieszę, że was widzę. Tak dobrze mieć was wszystkich przy sobie. Jeśli podobał wam się odcinek, dajemy łapkę w górę. A żeby nie przegapić kolejnych, wciskamy przycisk subskrybuj kanał. Dziękujemy!